kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Sinseya i będzie to tak naprawdę stricte prawie, że home decor haul, bo przy okazji ostatniego mojego filmu z Sinseya pokazywałam Wam te pojemniki, które bardzo Wam się spodobały. One są naprawdę świetne, bardzo praktyczne, bardzo dobrze wyglądają, no i rzeczywiście mają świetną cenę, więc zostawię Wam pod spodem linka, żebyście sobie mogli wejść i zakupić. One rozchodzą się jak świeże bułeczki, wracają, ale generalnie one są w stałym asortymencie i naprawdę uważam, że to wygląda świetnie. Jest jeszcze jeden taki, na który ja cały czas nie mogę trafić, bo jest taki duży proszek do prania. Są czarne i właśnie takie beżowe. Fajnie wygląda, można to fajnie wyeksponować. Są też takie na cukier, na kawę, herbatę. Są bardzo głębokie, bardzo łatwe w czyszczeniu, bo to tylko się przeciera taką szmatką z mikrofibry i już. To oszczędza nam bardzo dużo przestrzeni, no i dzięki temu też mamy porządek. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych pojemników i muszę powiedzieć, że to jest moja ulubiona rzecz z Sinseya, jeżeli chodzi o home decor. Ale to jeszcze nie koniec, bo to może się zmienić. Po tym boksie film powstał we współpracy z marką Sinsei. No i zobaczmy, jak wyglądają na żywo. Zobaczcie na to, to jest właśnie to przedłużenie serii, o której Wam wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o te pojemniki do pralni. Są też inne rzeczy do sprzątania również i ja chorowałam wręcz, jeżeli tak to można nazwać, na ten pojemnik, taki organizer na różne środki czystości. Znaczy nie tylko musi być na środki czystości, ale ja sobie to tak wyobraziłam. Ma bardzo fajną rączkę, to jest wszystko takie stabilne i naprawdę to jest niesamowite, jaka jest cena tych produktów, tych pudełek, bo one są naprawdę w bardzo niskiej cenie, bardzo atrakcyjnej i jakość rzeczywiście jest wysoka, super wysoka, więc te wszystkie rzeczy Wam zostawiam pod spodem, żebyście sobie mogli wejść, a to jest absolutny hit, bo wiecie co, te przegródki są takie całkiem, powiedziałabym, konkretne. Więc tutaj się na pewno te środki czystości zmieszczą, jakieś domestosy i tak dalej, więc bez problemu, dobrze to jest bardzo wykonane. Bardzo dobrze. No i oczywiście można też sobie to tak prosto wyeksponować. Można też tutaj wstawić jakieś rzeczy kuchenne, to wszystko zależy od Was. No i zdecydowałam się jeszcze na takie dwa pojemniki. Są też szklane, te szklane też Wam mogę zostawić pod spodem. Będą dla mnie idealne, bo one są bardzo pojemne. Chciałam, żeby on był szczelny totalnie. Ja mam taki podobny pojemnik, no nie taki ładny może, ale z TK Maxa na nasiona chia i on mi się świetnie sprawdza. Właśnie też taki metalowy, to Wam pokazywałam nieraz. Łatwiej mi bardzo dużo. No i oczywiście też cukier, jest kawa, herbata. Kolejna rzecz, na którą zachorowałam absolutnie i też była w super cenie, to jest zestaw, właśnie taki pojemnik z dozownikiem na wodę czy jakąś lemoniadę i w środku są kubki. Pomyślałam sobie, że to jest idealny pomysł na jakieś takie ogrodowe imprezy, na grilla, w ogóle też jakby na cały rok, bo to nie musi być tylko na lato oczywiście. Można sobie podejść, wlać wodę, tutaj jakąś wodę z cytryną, piękny kolor, były różne kolory, więc też macie linka pod spodem. Bardzo dobrze to jest wykonane, całkiem pojemnie. No i to jest też, wiecie co, takie bardzo poręczne, no bo nawet to można zabrać ze sobą na plażę, jak jedziemy nad Morze Polskie. I ja też mam taki zamiar, żeby to zabrać i tutaj zrobić jakąś lemoniadkę albo, nie wiem, wodę zwykłą. I są kubeczki. Te kubeczki są plastikowe, są całkiem pojemne, naprawdę bardzo. Jest ich 4 sztuki i tak jak mówię, są różne kolory. Jest taki pomarańczowo-brzoskwiniowy, bardzo mi się ten kolor spodobał, no i w ogóle to mi się spodobało. Niezwykle. I to jest leciutkie, fajny rozmiar. Kolejna rzecz, która bardzo, bardzo mi się spodobała, to jest taki dzbanek. Były w różnych kolorach. Pomarańczowy, różowy, na przykład różowy jak te miseczki, które też Wam zaraz pokażę. Ale ja się zdecydowałam na zielone. To jest idealny pomysł na właśnie takie imprezy ogrodowe, na to, żeby przygotować coś na szybko. Ja mam takie fajne dzbanki z Pepco, które lubię, szklane, ale właśnie chciałam coś takiego na ogród, dużo będzie jakichś imprez, czy dzieciaki jak przychodzą, to zawsze myślę, że to jest po prostu takie poręczne, takie praktyczne, poręczne, no i też bardzo pojemny jest ten dzbanek, więc można tutaj coś przygotować sobie. Tutaj mamy wodę, tutaj mamy, nie wiem, lemoniadę albo na odwrót, czy nawet mrożoną herbatę domową, super cena też, niestety jak się zamawia online, to te ceny są zaklejone, ale zostawię Wam wszystko pod spodem, to sobie będziecie mogli wejść i zdecydowałam się na takie miseczki. W ogóle jest bardzo dużo różnych naczyń, właśnie takich plastikowych, jak ten dzbanek, i szklanki, i kieliszki, i miski, i talerze. Ja sobie, wiecie co, pomyślałam, że
ten rozmiar tej miseczki jest na tyle fajny i na tyle praktyczny, że można z nią zrobić wiele rzeczy i można podać tutaj jakiś puchar lądowy zrobić, można tutaj jakieś płatki, można tutaj nawet przygotować bez problemu jakiegoś omleta tak na szybko, bo ona jest w miarę głęboka, więc nic nam nie będzie tam pryskać. Jest też bardzo fajna na przeróżne owoce, na bób, pośpa na kotę. Cztery miski w zestawie, też dobra cena i też różne kolory. Tak jak mówię, zielone były, pomarańczowe, coś takiego. Czy to jest bardziej brzoskwiniowe, ale coś w ten deseń i różowe. Wydaje mi się prawie, że na 90%, że były również niebieskie, ale to musicie sobie zerknąć. Zdecydowałam się na prześcieradło, bo prześcieradło w ogóle było w ekstra cenie. 100% koton i to prześcieradło, czy ja dobrze pamiętam, 39 zł. Też Wam zostawię pod spodem różne kolory, różne wzory, bo były i w kwiatki, i w kropeczki. I takie na przykład, jak można kupić zestaw pościeli i do tej pościeli jest dokładnie takie samo prześcieradło, w jakieś pióra, w jakieś wzory, więc to też jest fajne. Ja zdecydowałam się na białe, bo białe zawsze się sprawdza i ja też akurat jeżeli chodzi o pościel u siebie w sypialni, to w 99% zawsze mam białą, bo białą lubię najbardziej, także to będzie mi pasować i... I tyle. Wymieniam co jakiś czas te prześcieradła. Często zmieniam pościel. Po prostu częściej piorę te rzeczy. Takiej skrzyneczki mi brakuje do samochodu. Ja generalnie wożę te wszystkie swoje torby, koszyki, ale do tej skrzyneczki będę wsadzała jakieś parasolki. Takie rzeczy, żeby po prostu one mi się nie walały w bagażniku, bo ja tego nienawidzę. Ja bardzo lubię mieć czysty samochód i taki zorganizowany. Oczywiście jest też dużo rzeczy, które no, muszę wozić, bo dzieciaki mają jakieś różne zajęcia, jakieś konie, gimnastyki i tak dalej. Ale tutaj sobie pomyślałam, że mogę wsadzić właśnie parasolkę, jakieś torebki, żeby one się nie walały, jakąś wodę dodatkową dla dziewczynek, jakieś ekstra rzeczy na zajęcia. No niestety kółko, hula hop, znaczy obręcz, przepraszam, ja się cały czas mylę. Czy toczek może się tak nie do końca zmieści? Znaczy, gdyby to było puste, to może to czymś by się zmieściło, ale to na pewno nie będzie puste, bo zawsze staram się mieć jakiś zapas. No, w lato, no to tej wody tak dużo nie mam, to raczej tak minimalnie. Jedna, dwie, no nie zostawiam też tak wody w bagażniku, jak jest super gorąco. No, ale po prostu wiem, że pewne rzeczy są potrzebne i dlatego ta skrzyneczka czarna będzie mi bardzo fajnie pasować. Były też te skrzyneczki w innych kolorach oczywiście, to też Wam zostawię. Nawet do szafy, myślę, że to fajnie będzie wyglądać na jakieś zabawki. I mamy koszyk, na który się czaiłam. Myślałam sobie, że tutaj można wsadzić jakieś fajne kwiaty, właśnie hortensje. Bardzo lubię takie koszyki wykorzystywać u siebie we wnętrzu, bo na przykład mam taki, no nie jeden, dwa koszyki na koce w salonie, na jakąś organizację, na jakieś laleczki. Bardzo fajna sprawa, ładnie to wygląda i też nie jest to drogie, bo te koszyki potrafią kosztować bardzo dużo, a w Sinsayu wydaje mi się, że ta cena jest bardzo atrakcyjna. To jest najfajniejszy, były też z dinozaurami i tak dalej. No i w tym koszyku jeszcze jest jedna rzecz, znaczy to nie jest koniec tego holu, bo jeszcze mam tutaj coś do pokazania Wam, ale jest tutaj jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać i zdecydowałam się na te kieliszki, bo tak, przez dłuższą chwilę myślałam, żeby wziąć sobie kieliszki właśnie z tego plastiku kolorowego, żeby wziąć właśnie różowe albo zielone, żeby to było takie bardzo kolorowe. To jest ciekawe, dlatego że ja mam większość rzeczy praktycznie takich porcelanowych. Moje talerze, tutaj nawet Wam pokażę tak z daleka, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ja mam generalnie tutaj większość rzeczy białych. Widzicie? Ale jeżeli chodzi o lato, ogród, pomyślałam sobie, że fajnie byłoby właśnie trochę koloru dodać do tego naszego stołu, do grilla, do tych plenerowych imprez. Bardziej, że kupiłam sobie, jeżeli mnie oglądacie, to na pewno go kojarzycie, taki genialny obrus TK Maxa w cytrynę, taki granatowy w cytrynę, to super wygląda i pomyślałam sobie, że ten stół będzie taki zapraszający, włoski, pozytywny, na luzie, bo też mi o taki klimat chodziło. Ale te kieliszki zdecydowałam się wziąć, chciałam powiedzieć, krysztale, nie, takie szklane, dlatego, że one będą fajnie się sprawdzały i do lodów jako pucharki. To będzie naprawdę mi tak służyło na dłużej, no i szklane. W ogóle na tym dziale dom, na stronie Sinsaya, można się zapomnieć, bo tam jest tak dużo rzeczy, można tyle czasu spędzić na szukaniu, na przeglądaniu,
coś tam nam się podoba i zaraz nam coś innego podpowiada strona i sobie myślę, Jezu, no nie wyjdę stąd nigdy. I była taka seria świeczników. Ten świecznik był w bardzo dobrej cenie, naprawdę kosztował mniej więcej, wydaje mi się, że nie więcej niż 8 zł, ale to też Wam zostawię pod spodem. A nie, poczekajcie, 7,99, tak, 8 zł, to akurat jest cena, dlatego, że to było zapakowane. I on wygląda bardzo ładnie, bardzo prosto, wystarczy tutaj wstawić jakiś tea light i wyeksponować to na stole. Ja lubię też takie niższe rzeczy, bo wtedy można spokojnie rozmawiać z osobą, która siedzi naprzeciwko, że nic nam nie zasłania. Albo żeby te stoły tak dekorować bardziej zróżnicowanie, czyli trochę wyższa jakaś tam świeczka, trochę niższa. Ale tutaj na przykład na kominku, przy stole, no w ogóle fajnie to wygląda, nawet na prezent. No zachorowałam na te szklanki, w ogóle czaiłam się na trochę inne, ale one są cały czas niedostępne, ale poluję na nie. To są takie szklaneczki, które ja kocham, z takim podwójnym dnem i ja mam dość sporo takich, a mój ulubiony kubek to jest w ogóle taki kubek, który kupiłam sobie, słuchajcie, w Pepco i cały czas z niego piję herbatę sobie, uwielbiam z niego pić herbatę, czy zimową, czy zieloną, ale tych kubków już nie ma, to znaczy może są, ale jak ja przychodzę do Pepco, to ich nie ma. Te szklaneczki są przepiękne i bardzo dobrej cenie, bo te szklanki potrafią kosztować naprawdę dużo. Ostatnio, no może nie tak ostatnio, ale gdzieś tak 3 tygodnie temu widziałam w Biedronce te szklanki. No i one dwie chyba kosztowały, Jezu, 70 zł. I myślę, Boże, dlaczego? A w Sinsayu o wiele mniej, cena bardzo, bardzo spoko. Także zapraszam Was serdecznie, żeby tam sobie wejść. Zostawię Wam te, one są trochę malutkie, no ale na espresso. Ja też sobie pomyślałam, że to będzie świetna sprawa dla moich dzieci, jak będę im robiła koktajle rano, bo często nie ma tak czasu, żeby wypić całe, a też chciałabym, żeby jednak zjadły śniadanie. Banan, szpinak, awokado, nasiona chia, spirulina itd., itd. Dobra, i jeszcze mamy taką jedną rzecz, którą wsadziłam do koszyka. W sumie tak z jednej strony nie wiem, po co ją wsadziłam, bo ona mi się teraz nie przyda do końca, ale bardzo mi się spodobała ta apaszka z Sinsaya, którą można na różne sposoby oczywiście tutaj zakładać, bo można ją założyć sobie, no taka jakby zwykła apaszka niby, ale jest coś w niej takiego szykownego, takiego innego, takiego bardzo klasycznego, że pomyślałam, że muszę sobie ją zamówić i zobaczyć. I rzeczywiście fajny materiał. To jest taka paszka, którą możemy założyć właśnie tutaj na szyję, na włosy, na kucyka. Możemy sobie taką apaszkę zrobić oczywiście na głowie. Ja tak za bardzo nie noszę. Tak na głowie w sensie, że cała apaszka, tylko raczej opaska. Ale też na przykład na torebkę, żeby na przykład uchronić sobie rączkę. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Nawet na włosy. Może to fajnie wyglądać, muszę iść do fryzjera, tak a propos. Ostatnio właśnie zdałam sobie z tego sprawę, że jednak już dawno nie byłam. Także dużo jest kolorów, dużo jest wzorów i rozmiarów, ale ja pomyślałam sobie, że ta będzie idealna i ona w ogóle nie wygląda jak z Sinsaya, jak z jakiejś sieciówki. I w ogóle jest taka w dotyku bardzo fajna, taka luksusowa. No i też fajny pomysł na prezent, prawda? Wszystkie linki macie pod spodem. Dajcie znać, co się Wam podobało najbardziej. Ja jestem zadowolona chyba w sumie ze wszystkiego, naprawdę. I tak jak sobie patrzę na te wszystkie rzeczy, to każda z nich mi się podoba. Może najmniej mi są potrzebne te miski, ale jakoś tak nie mogłam się oprzeć. Nie wiem, coś takiego wyjątkowego w nich jest. Ten dzbanek mi się podoba. Ten pojemnik bardzo mi się podoba, też super pomysł, naprawdę super. Szklaneczki, te pojemniki, ta skrzynka, ten koszyk, no nie wiem już sama. Dajcie znać, czy macie jakichś swoich faworytów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, psiaki. Pa, pa, hej.